Siemano, witam na kanale Don Diego TV. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować Wam, widzom, za to, że jesteście ze mną od samego początku tworzenia tego projektu, no, który notabene razem z moją ekipą montażową tworzymy od podstaw, od zera, więc trzymajcie kciuki za to, żebyśmy robili to coraz lepiej, coraz bardziej profesjonalnie, bo i Wy na tym skorzystacie bardzo mocno. A tymczasem zabieramy się do roboty. Dziś mamy 6 odcinek z serii Techniki walki okiem Don Diego, a w nim ciosy podbródkowe i haki, które moim zdaniem są najtrudniejszą techniką bokserską do nauki i do zadawania w walce. A było tak przynajmniej w moim przypadku. I znów na świecznik bierzemy Mike'a Tysona, który był no chyba najlepszy w zadawaniu tych ciosów, a zwłaszcza gdy brać pod uwagę połączenie ciosów sierpowych i podbródków, to zamiatał wszystkich. Jedziemy. Ciosy podbródkowe możemy zadawać zarówno jako rozpoczęcie i zakończenie akcji. Różnica jest taka, że gdy rozpoczynamy akcję ciosem podbródkowym, to za zadanie mamy, no wiadomo, albo znokautować, albo podbić brodę przeciwnika do góry, żeby zadać drugi cios na otwartą przestrzeń, bo gdy nie mamy brody blisko klatki piersiowej, no to wtedy jesteśmy odsłonięci. A jeżeli chodzi o zakończenie akcji, no to wiadomo. Kończymy podbródkiem i kończymy walkę. Pierwszy pod uwagę bierzemy klasyczny cios podbródkowy, który bity w pół dystansie przy wykorzystaniu pełnej pracy skrętnej biodra, przy wykorzystaniu pełnej masy ciała, może nokautować. Tak jak było to w przypadku Mike'a Tysona, który po prostu, można powiedzieć, że zabijał tym ciosem. Ale też był drugi Tyson, taki podrabiany w gromdzie, który zakończył jedną ze swoich walk pięknym ciosem podbródkowym. Następnie pod uwagę bierzemy cios podbródkowy uderzany w klinczu. Stosowałem ten cios w walce niejednokrotnie, wzorując się w sumie na Lennoxie Lewisie, bo kiedyś oglądałem jego walkę i spodobała mi się ta forma uderzania i zacząłem stosować to na przykład w walce z Łazarem. Dodatkowym takim elementem sprzyjającym zadawaniu ciosów podbródkowych w klinczu w gromdzie jest właśnie brak rękawic, czyli nie trzeba dużo miejsca robić sobie na rękę, żeby trafiać tym ciosem. Następnie wydłużymy sobie odrobinę dystans i spróbujemy rozkminić, jak zadawać ciosy podbródkowe w pełnym dystansie, z pełnego dystansu. Z moich obserwacji wynika to, że najlepiej ten cios poprzedzić na przykład lewym prostym, który zrobi zasłonę, którym skrócimy sobie odrobinę dystans i zadamy ostateczny, nokautujący cios podbródkowy. Teraz wydłużymy dystans jeszcze bardziej, czyli zadawanie podbródków spoza dystansu. W pierwszej kolejności stary dinozaur, można to określić, George Foreman, bardzo fajnie w jednej walce to zrobił. Po prostu zrobił kilka kroków, uderzył cios i było po walce. A ze wskokiem, tak samo jak w przypadku ciosów sierpowych, królem uderzania podbródków ze wskokiem jest Roy Jones Jr., który po prostu robił to wyśmienicie. Jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę przy ciosach podbródkowych spoza dystansu, to zadawanie ich w formule MMA. W mieszanych sztukach walki jest tak, że ten dystans mimo wszystko jest odrobinę dłuższy niż w innych formułach i przez to zawodnicy bardzo szybko skracają dystans, uderzając ten cios i kończą robotę. Ciosy podbródkowe możemy zadawać także po zmianie pozycji, po zmianie kąta zadawania tego ciosu i znowu tutaj królami tych ciosów są Wasyl Łomaczenko i Mike Tyson, którzy w ułamku sekundy potrafili zmienić swoją pozycję, zmienić swoje położenie o 90 stopni i z tej pozycji zadawać te ciosy, czy to na brzuch, czy na głowę. Efekt w sumie był zawsze ten sam. KO. Zadawanie ciosów podbródkowych po uniku czy po bloku to była mocna domena Mike'a Tysona, który był królem balansu. On świetnie operował swoim tułowiem, albo przepuszczał te ciosy, albo blokował i zadawał miażdżące podbródkowe. Głowa odbijała się od pleców i kończyła walkę. Kończąc ten odcinek, chciałbym przywołać słowa Lennoxa Lewisa, który był takim trochę filozofem bokserskim. On mówił, że w boksie, jeżeli myślisz, że przegrasz, to już jesteś w połowie drogi. I miał rację, bo można przegrać fizycznie w walce, ale można już przegrać w szatni, przed walką. Na dzisiaj to by było tyle. Za tydzień kolejny odcinek z serii Techniki walki okiem Don Diego.
Nie zapomnij, nie przegap, a żeby tak się stało, wiecie co macie robić. Like, subik i bijemy w gong. Pozdro. Projekt został zrealizowany we współpracy z wypożyczalnią samochodów Odkryj Auto oraz firmą Game Over Cycles, która jest właścicielem marki odzieżowej Godswear. Poprawka włosów. Zadawanie ciosów podbródkowych można też... Nie. Cios podbródkowy w pewnym dystansie jest bardzo krótko zrobić. Bardzo krótko, bardzo trudno. Dobrze było.